Siemano widzowie, witam was, kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie Serca z Kamienia. Ja nazywam się Czechu. Czas udać się, powiedzieć Annie Herietcie, że jesteśmy gotowi, czyli daleko akurat udać się nie muszę. Musimy udać się z nią przede wszystkim, gdzie już nie pamiętam, ale zaraz się pewnie dowiemy. Czekamy tylko na ciebie. Możemy wreszcie ruszać do Castel Ravello? A, tak, już wszystko mi się przypomniało. W poprzednim odcinku szukaliśmy wina. Tutaj Jestem gotów. ten tester wina Świetnie. generalnie Poczekajcie na mnie chwilę. wyniuchał, Założę że tylko to jest coś wino bardziej odpowiedniego królewskie. i ruszamy. I jest tylko jedna winnica, która takie królewskie wino produkuje, i my zamierzamy się tam dzisiaj do tej winnicy, z tego co rozumiem, udać. A i słyszałem te pierdzenia mikrofona, jak coś, mam nadzieję, że już będzie dobrze, zaraz sobie jeszcze zobaczę. Jeszcze krótka informacja, nie Serca z Kamienia, tylko oczywiście kontynuujemy sobie naszą przygodę Krwi i Wino. Tutaj mała pomyłka zaszła. I wyruszamy pod osłoną nocy, żeby tutaj cały pałac o tym plotek nie rzucał. Coś czuję, że się nie uda. W sensie i tak ktoś nas pewnie zauważy, jak wyjeżdżamy z pałacu. Się zorientuje, że to Anna Herieta, a po drugie to jest w ogóle strasznie niebezpieczne, że ona jedzie tutaj z nami. Znaczy, no Ania w sumie. Mieliśmy być na ty. To jest w ogóle dziwne, gadanie na ty i tak dalej, dla mnie przynajmniej. Ja do wszystkich gadam w sumie na ty. Wampir, miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Ale w ogóle ładne niebo, ty. Tą drogą. Dobra. Gazujemy, czy co? Witam, witam. W ogóle jaki fajny skład całkiem. Ale niech oni może jadą przodem, bo ja zaraz wjadę tam, Dalej. gdzie nie trzeba. Fajnie to wygląda w sumie. W ogóle to Gerwar zajebiście w tej żółtej zbroi wygląda. W chuj pasuje do tego. No tu są, mi się wydaje, ta żółta. Zaatakowały powóz! Ta żółta. Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość Zbroja. zostanie z tyłu! Zajmiemy się nimi! Ta, będzie zajmowane. Ile razy to już takie panterki rozdupcałem. O kurwa! To jakieś dojebane! Pomóż mi! A nie machasz, kurwa, gdzie machasz? W powietrze? Bierzesz pantery! A nie, że dwie na mnie. Nie no, on coś trafi? Ty pomóc? Siema, dzięki za pomoc. Zaraz też będę krzyczał na pomoc, jak tak dalej pójdzie. Przecież on nic nie robi, tylko macha mieczem, kurwa. O, trafił. Ty, o, dwa razy nawet. Z potężnym zerowym damage'em, ty. Miecz to oni mu chyba, kurwa, robili, ty, nie wiem. Gdzie? Ale w chujowym miejscu jakimś. Staremu chyba wyrzeźbił z drewna. Ruszajmy dalej. Tu coś jest. Gdyby nie wy, mieli wiele szczęścia, że byliśmy na miejscu. Dziękujemy! Uratowaliście nam życie! Spoko, spoko. Płotka jest. Jest płotka. Hurra! Dobra. To był chyba w ogóle wykrzyknik, albo jakaś tu misja powinna być. Tam są jakieś ślady krwi, czy gdzieś tutaj niedaleko jest jakiś wykrzyknik, albo... Na zapytania albo misja poboczna? Niekoniecznie. Opowiedz mi więcej o tej winnicy. Castel. Ja nie wiem, co to tam za plama jest była. Najlepsza w całym Tucson. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Jak myślisz, skąd plamka Sangreal na tej kartce? To ktoś z winnicy szantażuje wampira? Może to ktoś ze służby. Może nawet sam rządca. A może wino po prostu zostało skradzione? Dowiemy się na miejscu. To już niedaleko. Nie, bo bardzo niedaleko, bo to tutaj. Wolniej. Tutaj wszyscy wino i wino, a ja wolę winiaka. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest.
Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Na kontrolę? Przyjechaliśmy na kontrolę. Odpowiesz na nasze pytania. Szanowny panie, kim jesteś, żeby mówić do mnie tym tonem? To Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przyjechał do Toussaint na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. O, oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Kto ma dostęp do wina? Jak wielu ludzi w winnicy ma dostęp do San Greal? Można by rzec, że tylko ja. Przecież sam tego wina nie robisz. Pracuje tu co najmniej kilkunastu ludzi. Widać, nie masz pojęcia o tym, jak powstaje wino. Długa jest droga, którą winogrona przebywają, zanim staną się San Greal. Pomocnicy pracują ze mną tylko do czasu fermentacji. Macerację ustawiam osobiście i nikogo nie dopuszczam do kadzi z winem. Później asystują mi także w czasie przelewania, ale beczki, w których dojrzewa San Greal, pieczętuję osobiście, każdą jedną sztukę. Następnie wino musi swoje odleżeć w piwniczce, nabrać duszy. Dopiero wtedy staje się San Greal. A tak się składa, że klucz do piwniczki mam tylko ja. No to chyba znaleźliśmy tak zwanego sprawcę. Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Self-reported. Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany jest San Greal? W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Nie no, wątpię, że self-reporta zajebał. Ktoś mu chyba zajebał. Poczekamy. Kołkiem w łeb, że jest takim debilem i mu ukradli wino. A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. No to raczej faktycznie powinien być w miarę lojalny. Tak mi się wydaje. To jest też ciekawa koncepcja, że właśnie warto jest mieć przy sobie ludzi, którzy i pomagać im wydostawać się z gówna. Wtedy będą bardzo lojalni dla ciebie i wiesz, że w ważnych sytuacjach raczej ciebie nie zdradzą. Taka mała dygresja. Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Dobra. Przy okazji coś tam pokradniemy. Oj, przepraszam. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. No bo właśnie nie znajdziemy może. Znajdziemy i to się okaże, nie, że to nie jest Sandra.
Erwelus. Lubię je. Jest mocno wytrawne. Oj, to nie lubię. To świetne wino, masz dobry gust. Nienawidzę wytrawnych win, to trzeba być psychopatą, żeby takie pić. Tylko kurwa słodkie, jeszcze z cukrem najlepiej. S-test, 68. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. Pomino. To też nie to. Pomino. Czyli góra. Pewnie będzie to ostatnia beczułka, na jaką natrafimy niestety. Ale tak to zazwyczaj bywa. Choćbym miał... Nie wiem. Życie od tego zależało. To i tak pewnie ostatnie bym znał. A proszę, a Sangreal 70. Sangreal rocznik 1270. Czyli nie tu. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. No, ja bym poszukał, tylko zsuń się. Ty jak szukamy? Jak ty stoisz za mną i nic nie robisz, ty. Szukamy to tu jest mocne słowo. Wydaje mi się, za mocne. Mam, oj. Sangreal. Oczywiście. Te beczki są z 1268 roku. Jesteśmy blisko, ale to nie ten rocznik. No oczywiście, że to będzie ostatnia beczułka. Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Ostukaj beczki i sprawdź, czy są pełne. No stukaj, Gerward. Pełna. Ta jest pełna. Ta jest pełna. Kurwa, ale z niej nie rób jest. No to będzie ostatnia beczka. A. Pełna. Albo wszystkie będą pełne. Ta jest pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest Sangreal. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej, a potem będziemy kosztować. Możemy zaczynać. O kurde ty, no dobra. To się Gerward najebie. Ale kurczę, spróbuję wina królewskiego. Gotowe. Przesuń się. A, no to chuj chyba. Z moim testowaniem. Jak? Lekko dymne, mocno wytrawne. To na pewno Sangreal. Okej. Kurczę, szczerze mówiąc, to będzie ostatnia beczka na 100%, dlatego... Proszę otworzyć ostatnią Gerward beczkę. A tu się nie zgadzają herby chyba, czy nie? A nie, wszędzie jest kok. No pipi. A mi burczy w brzuchu. Oczywiście. O, obrzydliwe i kwaśne. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazła się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. Mamy cię, gagatku. O kurwa. Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Oddaj, nie możesz się tak dać przez samicę. Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem beczkę Sangreal. Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje.
Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś wino? Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w barżanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Naprawdę myślałeś, że nikt się nie dowie? Byłem głupi, bardzo głupi. Błagam, niech wasza miłość mi wybaczy. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy, w ruinach warowni Astre. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy... Kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Ale przynajmniej jest tutaj szczery. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko. Ale też czuję, że... Wasza miłość. Błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu. Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrycja do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. O kurwa. No to nie przeżyje chyba. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy to. Daj znać, jak będziesz gotowy. No jestem właściwie. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. I dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Musimy od początku, bo tutaj... Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz. Wywaliło niestety nagrywanie. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. No i chyba tutaj skończyliśmy, tak mi się wydaje. Nie wiem, czemu niestety ten Wiedźmin tak ma w zwyczaju właśnie wywalać. Bardzo chyba nie lubi mojej karty graficznej Wiedźmin. Ale CD Projekt Red też ma w zwyczaju to, że... lubi mieć niepołatane gry. Nie jest to jakiś też największy problem na świecie. Chyba się zdziwią z tą dostawą. Spokojnie. To pieprzony Wiedźmin. Teraz czekamy. Dostarcza to wino. Albo może i nie. Może nie wiedzą, kim jest tak naprawdę Wiedźmin. Jest i pan winiarz. To ja. To ja winiarz. Te miecze to do zbierania winogron. To nie on. No kurde. No dobra. Ole młynek siądzie. O Jezusie Nazarejski. Pyk, pyk, pyk.
tak mogę. Piękna sprawa, ten młynek. Albo ignie jakby siadło tutaj. Pewnie całkiem nieźle. Tylko ktoś by musiał kurczę przeżyć, bo tak ich zabijemy wszystkich, to trochę lipa będzie. Tak mi się wydaje. A w ogóle podpalę ci tą beczkę, żebyś wybuchł. O kurwa. Plan był dobry, tylko inna beczka wybuchła. I wyjebałem to najwyżej siebie. Dobra, wracamy. Teraz kolejny młynek dla widza. Myślę, że było to na tyle satysfakcjonujące, że można dwa razy pod rząd. Dobra, wystarczy. Ten miał troszeczkę adrenalinki. Żebym mógł tutaj... W razie bym dostał jakiegoś potężnego ciosa, to żeby mi się to HP regenerowało. To może tego igni jednak nie używam, kurwa, bo te beczki to niebezpieczne w miarę. Dobra, panowie, ja już zabiję ze 4, a wy? Piąty. No i 6. O, nożk. Ty, ktoś granatem rzuca, czy co to jest grane, ty? Nalot powietrzny? Zełga jakiego? Albo harpi? Co, o co chodzi? Ponadto, co to za wybuch jest, że... Ja padam sprzed 10 metrów od tego wybuchu, halo. Nie wiem, jestem mega daleko od tego wybuchu, a i tak padam od tego wybuchu. Kurza mnie to trochę. Dobra, młynek, bo młynek jest najskuteczniejszą metodą niszczenia bandziorów. A, ja ich podpalam i oni wybuchają. Kurwa, ale skam, nie? Nie wiem, to pierdolnym kartaczem albo czymś takim. Myślę, że też zadziało. Dawaj, Gerwa, rzucaj tam tym kartaczem. Tylko ewakuację rób do tylca. Ty. Dobra, żebym nie wybuchł tylko. Kit, płoncie. Kartacz, cyk. 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 O kurwa, tu jest beczka. Dobrze, że zauważyłem. Mogą być niebezpiecznie. Dobra, panowie, dacie sobie radę, co? Ja bym tak Quena użył, tak w razie W. Chyba mogę dojechać, bo oni tak za bardzo chyba nie lubią bić bandytów. Oni mają damage tak zwany zerowy. Dobra. Po robocie. Szybko poszło. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak? Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś, mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Nie dałem ci powodów, żebyś mi ufał? No. Nie musimy się lubić. Ważne, żebyśmy robili co do nas należy. Jeżeli tak stawiasz sprawę. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Ona tu jest? Zaraza, to ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych. Zwłaszcza, że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Oj, zadamy. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Bokler. Że co? Oj. Teraz pewnie będę miał opcję. Nie, przecież nie potrzebuję. Świetny pomysł. Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwisimy tego tu na drzewie.
Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie. Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. No myślę, żeby powiedział, jakby wiedział, kto cię wynajął. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już, gadaj. Mówią na niego Cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, tutaj przynajmniej jedziemy się w sądy bawią. Zbierz ludzi nie i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Ruszajmy, tak. Ruszajmy do miasta. Kurczę, w ogóle zauważyłem na tych odcinkach, że niestety dość mocno słychać moją klawiaturę. No nie jestem w stanie niestety aktualnie nic z tym zrobić. Klawiatura jest bardzo cicha, ona jest bardzo, bardzo cicha, uwierzcie mi. Po prostu ten mikrofon jest taki, że on przechwytuje z dwóch stron. To jest powiedzmy taki bardziej mikrofon no może spotkań towarzyskich albo takiego nagrywania bardziej, kiedy jest kilka osób z różnych stron i tak dalej. Nie jestem fanem niestety takiego mikrofonu. Spokojnie. A taki zakupiłem. Przyjdzie. No i Sadek, będzie trzeba wymienić. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? Ale do tego tutaj. To efekt uboczny mutacji. Czasem musimy sobie poradzić. Mam nadzieję, że to aż bardzo nie przeszkadza. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten Cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino sprzed nosa moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. Każdy kiedyś popełnia błąd. Błędem Cintryjczyka była kradzież Sangreal. Gdybyśmy nie trafili na tę plamkę wina... Wtedy dokończyłby swój plan. Chociaż wciąż nie mamy pewności, czy to on stoi za porwaniem i szantażem. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Nie słyszę. Ale my słyszymy, bo jesteśmy Wiedźminem. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cintryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwardzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę, Wiedźminie. Też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. I
Jestem przyzwyczajony. No. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod bażanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cyntryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy. Ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belante. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Nie pamiętam w ogóle tego wątku. To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. To już na takim byliśmy balu. Damy radę. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? No nie wiem, czy mi się Mandragora przyda. Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie górnego miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w górnym mieście w zaułku Szalbierzy. Nienawidzę bankietów. Opcjonalny. Przebierz się w strój, który Anna Hereta uzna za stosowny, aby mogła od razu biec do niej i spotkać się w zaułku. Wydaje mi się, że no przebierzmy się, no jak, mamy się pakować na imprezę w pieprzonej zbroi z mieczami. No, co najmniej wydaje mi się to nierozsądne. No myślę, żeby nie przeszło, że szybko by się tam pomieszało i kto wie, czy Anna Hereta by na przykład nie zginęła wtedy. To musimy zadbać tutaj o królową, taka jest tutaj nasza misja, nasza robota. Myślę, że udamy się. No kurde, a tu co się dzieje? A, wyznaczyli za moją głowę nagrodę, tak? Dlatego mnie atakują. Normalnie w bukler? Jo, cię kryńca. Nieźle. A to jest w ogóle oni mają imiona, ci ludzie. To może jakiś inny wątek to jest. Może nie o to chodzi. Śmigło. Dobra. Oj. Kurczę. Nie, będzie dobrze. Ale nie jest najsłabszym przeciwnikiem zdecydowanie, tak. Widziałem słabszy. Oś tu Nevin. I tego Nevina, jakiego znam, to jest Harry'ego Pottera. Nie wyglądali na miejscowych. Damien miał rację. Rzeczywiście na mnie polują. Tak mi się wydaje. Aj, swoją drogą jesteśmy przeciążeni. O, zlecenie na Wiedźmina. Trochę jak z tego, z Gothica było takie też rysunek. No dobra. To ja się w sumie udam sprzedać jakiś ekwipunek, jakieś zbroje i te wszystkie pierdoły, które aktualnie noszę i widzimy się za chwilę już na miejscu, kiedy będziemy kupować jakiś odpowiedni strój. Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu, ja trochę zwolniłem miejsce z eku, mam 12 koła swoją drogą w Kiermanie, także całkiem sporo. Niech tutaj Pierre. Witam ponownie,
elegancika z północy. Niech Pierre mnie tutaj jakoś przebierze w coś ciekawego. Karty na bok. Pokaż. Ależ proszę. Dobra. Musimy się ubrać w coś fajnego. Tutaj mamy elegancki, buklerski dublet. Ciekawy strój. Z chęcią go przymierzę. Eleganckie, buklerskie buty jak najbardziej. No i spodnie. No nie mam innego wyjścia, jak założyć takie nilfgaardzkie, wydaje mi się. I maskę też by tak wypadało. Może nawet ze dwie. To weźmy taka. I powiedzmy jeszcze tą maseczkę kupimy, jakby do Anny Herietty trzeba było przynieść. Dzięki. Dzień. Zawsze do usług. Dobra, przebierz się w strój, który Anna uzna za odpowiedni. Ło kurde, wydaje mi się, że jest petarda. To prawda trochę dziwny. I nadal jesteśmy w tych rękawicach. Ale chyba jest gituwa. Ciekawy na pewno, unikalny. Chyba takiego nie spotkamy tutaj w gierce, tak mi się wydaje. O kurde, jak ja mam płotką stamtąd zjeżdżę, to już wolę z buta iść. Płotka jest fajna, ale jak się zrespi koło ciebie. O, na przykład tutaj. To jest elegancka. A ta generalnie jest ciężka do operowania, że tak to nazwę. Ciężko się nią skręca i tak dalej. Wjeżdża w jakieś małe alejki. A z tą drogą mam za głośno słuchawki. Tu jest bokle i wszystko jest w porządku. Ale mnie bark boli, kurczę blaszka, co jest grane. Że dobrze, że boli, bo to znaczy, że żeby wytrenowany w sensie. Ma boleć. Ale taki dziwny ból akurat. Taki nietypowy właśnie po ćwiczeniach, tylko... Oj. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? Haha. Woman. Ja na przykład jestem mega punktualną osobą. Jak powiem, że jestem 18, to naprawdę musiałoby się coś stać. Musiałbym mieć wypadek i tak dalej, żeby nie być 18. Będę jechał wolniej albo szybciej, ale będę prawie równo 18. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. No, Geralt, wyglądasz naprawdę nieźle. I nawet masz maskę. Tylko nie taką jak trzeba. Członkowie Mandragory noszą trochę inne. Przyniosłam ci jedną. Masz. Załóż ją. O kurde. Dziwna. Dlaczego noszą te maski? Ale całkiem chyba okej. Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczepuje młode artystki. No dobra. Chodźmy. A, przypomina mi się teraz ta impreza. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Tak, coś kojarzę teraz. I ja wiem, kogo spotkamy, o kurde. Teraz mi się tak powoli z każdym krokiem dalej mi się moja pamięć odświeża, że tak powiem. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Polowali na mnie. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Kurczę, tak szczerze mówiąc, mam na tyle wyjątkowe włosy, że wydaje mi się, że zorientowaliby się. Powitać was na przyjęciu Mandragory. I że się zorientują. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Co to za widowiska? Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić 3 wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante. Śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda. Bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Calestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe.
Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Był taki złoty okres dla artysty właśnie. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Czy tam jest gościu na pierdolonym dywanie? O, Oriana. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. No dobra. My wiemy, kim jest Oriana, czy nie, niekoniecznie Wiedźmin wie? Czy my ją tutaj po raz pierwszy spotykamy? Jeżeli tak, to lepiej nic nie mówić. Namaluj obraz. Wystarczy rzucić płótno kulami z farbą. O kurde. No to... Proszę państwa, ujawniła się kolejna artystyczna dusza. O kurcze, kula z czerwoną farbą. Sru. O, może takiego Dicka narysujemy? Czekaj, to jeszcze raz. Pyk. Cicho, cicho. Pyk, dobra. Bierzemy tutaj teraz żółte, czy tam zielone. A, cyk. Dostanę ten obraz do siebie potem? Kurczę, ciężko będzie coś dobrego ogarnąć. Ale myślę, że damy radę. Jasna sprawa, dobra, cyk. Chyba już to widzę. To Saint-Retour. Profanie, to nie jest pejzaż. To manifestacja duszy tego człowieka. Tak, bo jestem w duszy właśnie chujem. Zgadzam się. Jest to manifestacja tak zwanej duszy. No kurczę, tak średnio wyszło chyba. Taki stoszkowaty ten Dickinson. Dobra, tyle. Jeżeli znudzą się panu te kolory, a jeszcze są tu jakieś. Jeszcze tu są jakieś kolory? Mam rzuć kulami z farbą, ma jeszcze żółte. Kurczę, to może tak. O! Dajmy mu jeszcze kształtu delikatnego. Oczywiście, że tak. Transgresja w najczystszej formie. O, proszę bardzo. To już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. Słucham. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy. Ciągłą walkę dobra ze złem i bunt. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bunt. Proszę nie przeszkadzać. To jest chuj, jak coś. Ale dziętki. Tak ładnie o tym powiedziałeś, wariacie. Dobra, tu jeszcze coś możemy na przykład porobić. Możemy się napić. Pewnie, że pierdzielne sobie. Trunek artystów. Kielona. Uważaj, on naprawdę mocno uderza do głowy. O kurde. Jestem odporny na używki. Oj, chyba niekoniecznie. Ty, to bierzemy wszystkie alkohole, jakie tu są. Chcę odbyć każdą możliwą interakcję tutaj. Nudzisz się, bo nie rozumiem. O, a tutaj? Co się dzieje? O kurde. Mimowie. Wyglądałem jak ludzie z Kurwiela Juniora, to szczerze mówiąc. Dobra, przeszukaj loże, weź udział w atrakcjach. Ja chcę wziąć udział w atrakcjach na samym początku. Kij z tą lożą. Potem te loże przeszukam, na początku atrakcje. Chyba rzuca jakiś czar. Zobaczmy. Kurde, nie mogę. Niestety. O kurde. Mogę mu tu wejść i mu to przeszkodzić? Chyba nie koniec. Tyce! Przepiękne.
O, całkiem zacny, tak, to prawda. Te delfiny. To nie jest zwykła iluzja. On jest prawdziwym artystą. Robi wrażenie. No robi, nawet w grze, to prawda. A fajne są te drony, co się tak układają i właśnie tworzą różne rysunki. Masz 1000 dronów i te 1000 dronów pracuje, współpracuje razem i tworzą wielki napis, na przykład jakąś reklamę, powiedzmy Coca-Cola. Taki wielki napis masz i to lata w powietrzu. Może się zmienić zaraz Coca-Cola na Pepsi. Zajebiste to jest, nie wiem, czy kumacie, o co chodzi. Bo na przykład, czy wyjdziesz za mnie, nie? Może być taki wielki napis z dronów. Podobno ich na pół 1000 dronów będzie pisać takie coś. Zajebiste to jest. A tutaj możemy sobie z kimś pogadać? A, możemy podpalić? Spróbujmy. Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. Dobra, i co? I to wszystko z atrakcji? No, to sadek. Weselne atrakcje były zdecydowanie lepsze. Witam. Fragment sztuki teatralnej. Zakochany Wiedźmin. Zaraza, miesiąc w pełni długo czekałem na tę noc. 3 tygodnie w tej zapadłej dziurze, by dopaść jednego wilkołaka. Dobrze chociaż, że córka młynarza umiliła mi oczekiwanie. W sumie żal będzie odjeżdżać, zaraza. Może wezmę ją ze sobą. Za plecami Wiedźmina słychać trzask pękających gałęzi. Wiedźmin obraca się w pozycji walki, widzi wilkołaka. Wiedźmin, mam cię, potworze. Ach, ryczy wściekle wilkołak. Wilkołak zdejmuje maskę psa. Wiedźmin widzi, że to córka młynarza. Jest zdziwiony, nie wie co robić. I co teraz, zabijesz mnie? A może zabierzesz ze sobą? Przecież to nie ma sensu, kurwa. Pozdrawiam, jesteś beznadziejny. Przeszukaj loże, no. Szukam loży. Czy to nie ta loża? A, to chyba obok loża. Tutaj? Tutaj też nikogo nie ma, jest pijak. Wydaje mi się, że niekoniecznie tutaj. Chyba, że jest tu jeszcze... A, ukryty pokój. Pewnie tutaj mieliśmy zajść. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! No całkiem niezły obraz. Kwiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. A do mnie? Nie ruszać się! Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. Piękny portret. No, ten portret robi wrażenie. Robi wrażenie. Przecież to Dorian Villes. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. O kurde. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Nie, chyba nie z nią. Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią? Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem.
bardzo państwa proszę, no przecież tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. A co ty tylko akty malujesz, zboczeńcy jebany? Mogę podglądnąć? A są tam nadal, poka. Co oni tam robią? No, nadal maluję, dobra. Idziemy. Używając wiedźmińskich zmysłów, przeszukaj stoły z poczęstunkiem. Musimy znaleźć jakieś serduszko, jakieś coś tam było do znalezienia, tylko nie pamiętam co. Ktoś zostawił lutnię. Podobna do tej jaskra. Czekoladki. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakoniku perfum. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. No to się łatwo chyba zgubić, tak mi się wydaje. Nie zobaczyliśmy, co tam było po prawej stronie, taka interakcja. No ale trudno. Chyba, że będziemy mieli okazję i tak tam zajść. No może zaraz za... Oj! Już tak powoli... Oj, chyba jest! Gdzieś blisko. Nie, to tutaj, wejście, do środka. Ochroniarz. Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy. Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cst. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Nikomu nie mów, no to postawa tutaj. Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją dyskrecję. Oczywiście. Będę milczał jak grób. Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę i mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Kurczę, to wygląda jeszcze, że ta misja będzie trwała i trwała. Wydaje mi się, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Widzimy się jutro. Jutro kontynuacja, codziennie odcinki 14-16 oraz zapraszam na Twitcha. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.